Siemano, siemano, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i w dzisiejszym odcinku musimy przesłuchać wszystkich członków Palionowa. Każdego po kolei będzie trzeba dzisiaj zabrać i przesłuchać, zobaczyć, co oni tak naprawdę ukrywają. Ja już się troszkę do tego przygotowałem i muszę wam pokazać, jak się przygotowałem. Uwaga, lecimy tam na górę do tego... O, nie mam elektry założonej, dobra. Lecimy tutaj na górę, tutaj do tego miejsca. O, tutaj dokładnie, a wiecie co zrobię, patrzcie, dostanę się tam trochę szybciej, bo nie chce mi się tam iść naokoło. Co jest grane, co on tam robi? Halo? Dobra, więc jesteśmy tutaj w tym moim laboratorium i już wam pokazuję, co tutaj jest przygotowane. Patrzcie, tutaj będę przesłuchiwał wszystkich członków właśnie Palionowa. Oni sobie tu będą przychodzić, właśnie siadać sobie, właśnie będą tutaj na tym tym. O, uwaga, tu będę robić tak. Ja wtedy będę siedział po drugiej stronie i będę wszystko notował. Tu już mam przygotowane akta, jest akta Paliona, akta Dave'a, akta Bzyku, akta Milki, akta Yeti'ego i akta Steve. Właśnie to sobie będę musiał przesłuchać i powinienem mieć jeszcze akta Palionki. Z tym, że ja nawet nie wiem, gdzie jest w tym momencie Palionka i nie wiem, jak ja mam ją przesłuchać, więc ja szczerze mówiąc nawet nie wiem, jak ją mam zaprosić, więc póki co przesłucham te osoby. A Palionka na samym końcu, pod warunkiem, że ją gdzieś w ogóle spotkam, a może być ciężko. Tam w ogóle, ej, tam widzę, że się czerwone oczy zrobiły na tej głowie. Ej, dobra, to jest, nie, to jest bardzo złe. Muszę koniecznie pogadać tutaj z nimi, więc lecę po pierwszą osobę, idę, może kogoś wyczaję, może kogoś tutaj zgarnę i sobie szybko pogadamy. Dobra, widzowie, jest aktualnie na serwerze Yeti i Steve, więc może od nich sobie zacznijmy. Polecę po Steve'a, bo on tutaj gdzieś powinien być chyba na, może u siebie na chacie, albo on jest w szpitalu, ja w sumie nie wiem, gdzie on jest. Czekajcie, zobaczę, czy jest na chacie u siebie. Czy on tutaj jest? Halo, halo. Jest Steve, dobra. Puk, 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 halo, Steve. Dzień dobry. Halo, halo. Co tu się dzieje? Co tu są za drzwi podwójne? Halo. Halo. Co tu pisze? Chirobrem na się Steve to Knight. Inspektor Gadget. Jaki inspektor Gadget? Jestem detektywem. Jestem detektywem, żaden inspektor Gadget. Żaden inspektor Gadget. Słuchaj, Steve, ja możesz na moment ze mną się, że tak powiem, udać w jedno miejsce? No, musimy porozmawiać. Mogę. Będziesz mnie zamykał? Nie, ja po prostu chcę porozmawiać, jestem tylko detektywem, nie policjantem. Masz elektrę? Dobra, no dawaj, dobra, chodź, leć za mną. Musimy polecieć w takie jedno miejsce, nie wiem czy widzieliście, ale tutaj powstało takie laboratorium na górze. Dobra, ale to nie jest ta chwila, kiedy jest pułapka i mnie zamykacie. Nie, ale czemu mam się zamykać? No bo już mi mówili, że mnie zaknebyłem. Tak, a to nie, to ja nic o tym nie wiem. Ja póki co robię tutaj, że tak powiem, ten, śledztwo. Wejdź tutaj do środka, tu tam tą wodą skoczę. No. Dobra, jesteś tu. Zapraszam. Musimy po prostu pogadać z tym detektywem, ja jestem w trakcie śledzenia tu jednej sprawy. No dobra. I musimy porozmawiać. Dobra, weź sobie tutaj siądź, elegancko tam, na tym siedzeniu sobie siądź. No. Słuchaj, ja tutaj biorę taką książkę właśnie związaną z tobą i teraz będę musiał ci zadać kilka Jezu, pytań, jak wiesz? Jest wielkie laboratorium. No, jest ogromne, ale, że tak powiem, mam nadzieję, że będzie dobrze służyć. Że co? Jak na inspektora przystało. No oczywiście, że tak. Dobra, słuchaj, zadam ci kilka pytań. Po pierwsze pytanie, jakie mam do ciebie, to jak się nazywasz? No oczywiście to wiemy, że Steve. Jestem Steve. Jesteś Steve, no i super. Wiek, jaki ty masz wiek? Ja mam wiek? No. 43 lata. 43 lata, dobra. Steve, okej, tutaj w nawiasie sobie napiszę 43 lata. Dobra, świetnie. I teraz tak, mam pierwsze pytanie do ciebie. No. Słuchaj, czy wiesz coś a propos tego znikania budynków i, prawda, jakichkolwiek kradzieży na Palionowie? Czy cokolwiek ci się rzuciło, że tak powiem, w uszy? Nic mi się nie rzuciło, totalnie nic, a jeżeli chodzi o kradzieży, to Wilkołowa właśnie bił na firmę. Że co, że Bzyku coś kradnie? Myślę, że on, tak, bo może a się a skąd masz takie podejrzenie? No czekaj, ja sobie to zapiszę. Nie, masz, dobra, bo znaczy pożyczyłem. No. Parę uli od Bzyka, jego tajnego magazynu z Jetim. Razem z Jetim pożyczyliśmy po prostu na Bzyku się mści. Aha, myślisz, że się mści, bo żeście od niego sobie coś pożyczyli, tak? A myślisz, że to jest powód no, tego, żeby się mścić? Miodek i parę uli. Aha, okej. Okay. Dobra, a słuchaj, a mam do ciebie pytanie, co robiłeś w przeciągu ostatnich kilku dni? Kilku dni, no tak naprawdę to ja teraz jestem albo w szpitalu, aha, albo u siebie w domu, bo mnie wypuszczają na parę godzin. No i to tak wygląda, no. I ostatnie 5 dni w sumie. Aha, tak czy po prostu tak, tak, szpital dom i nic więcej nie tak, robisz. Tak. Nic więcej, dobra, piję miodek tylko. Dobra, ja mam jeszcze do ciebie pytanie jeszcze, czy wiesz może gdzie jest Palionka? Palionka, nie mam pojęcia, pokłóciłem się z nią i ona gdzieś uciekła. Aha, ale czyli nie totalnie wiem, nie wiesz gdzie ona jest, nie widziałeś jej. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, nie wie gdzie jest Palionka. I mam jeszcze do ciebie pytanie w takim razie, kiedy ostatni raz widziałeś Palionkę? Jakoś ponad tydzień temu, tak tydzień mniej więcej temu. 7 dni, około okay. 7 dni. Ostatni raz 7 dni temu,
Dobra, i może ostatnie pytanie ci jakieś tutaj, prawda, zadam takie, co by mogło być, że tak powiem, co mi jeszcze potrzeba tutaj do tego? Dobra, a jak, kto, znaczy nie, to już mi w sumie powiedzieli, że Bzyku jest dla ciebie najbardziej podejrzany tutaj. No dobra, no to w takim razie, wiesz co, chyba od ciebie mam wszystko. Wydaje mi się, że te pytania mnie bardzo satysfakcjonują. Naprawdę? Tak szybko? Tak, no szybka akcja to była, pogadaliśmy wszystko, co trzeba. W razie, jak będzie kiedyś potrzebował na rozmowę jeszcze jedną, to cię, prawda, zabiorę, no, ale... Na pewno, że pogadamy. Ale na dzień dzisiejszy to wydaje mi się, że to wszystko, więc w sumie możesz wracać do siebie na chatę. Ja lecę po Yetiego, wiesz, bo muszę z nim jeszcze porozmawiać. Gdzie masz te takie maczki, co miał inspektor Gadget? Ja nie jestem inspektor Gadget, ja jestem po prostu detektywem. Dobra, lecę po Yetiego. Czym się, Steve? Siema. Dobra, widzowie, lecimy po Yetiego. Teraz tak, gdzie będzie Yeti? Wydaje mi się, że będzie w tym swoim tutaj, prawda, iglo chyba, albo nie? Nie wiem, gdzie go mogę znaleźć teraz, szczerze mówiąc. A, dobra, wiem, gdzie on może być. On może być w tej jaskini tam, bo on tu jeszcze sobie mieszka. To już nie wiem, on raz tu, raz tam. O, tu Bzyku na dachu jest, dobra, będę musiał z nim pogadać też. Bo to jest bardzo ciekawa sytuacja. Bzyku musi mi tutaj powiedzieć kilka słów. Dobra, lecę po Yetiego. O, jest tutaj. Halo, Yeti! Halo! Halo, jak my się dawno nie słyszeli w ogóle, jak ja cię, nie wiem. Ja ostatni raz cię widziałem. To jakiś dziwny strój. Ja jestem detektywem, ja po prostu muszę z tobą chwilę porozmawiać, wiesz? Detektywem. A po co? No bo jest sytuacja, no się dzieją dziwne rzeczy na palenowie, ja muszę, prawda, przesłuchać wszystkich po kolei, nie? Słuchaj, może ze mną pójść na moment? To pójdziemy w jedno miejsce, pogadamy, prawda, i będzie git. Dobra, to chodź, masz elytrę? Masz elytrę, to dawaj, leć za mną, bo szybciej będzie jak polecimy. No wydaje mi się, że dolecimy. To widziałeś to laboratorium? Jak oceniasz? Właśnie widziałem, jest mega spoks. Dzięki. Starałem się jak mogłem. Ale cały czas laboratorium. No wiem, to jest mój znak rozpoznawczy, ale go musiałem zrobić, bo akurat jest tutaj o czym rozmawiać. Dobra, słuchaj, siadaj sobie tutaj na tym, ja sobie zabiorę książkę twoją, dobra. Słuchaj, przede wszystkim, pierwsze pytanie, jak się nazywasz? Akurat wiem. Yeti. Dobra, ile masz lat? Tego akurat ja nie wiem. A, brak danych, dobra, okej. To w takim razie pierwsze pytanie, jakie będę miał do ciebie. Czy wiesz coś a propos tych właśnie znikających budynków? Czy coś ci się, jakich, że tak powiem... znikających budynków? No znikające budynki, no nie widzisz, że tam znikło trochę na środku i przede wszystkim kamienica paliona została uszkodzona, drugiej części nie ma? Faktycznie. Ale patrz, kto jest na dachu paliona. No wiem, że tam jest Bzyku, wiem. Ja z nim jeszcze będę musiał pogadać, nie wiem, co tam to TNT robi, to mocno on. Podejrzane. Myślisz, że to jest on? To jest on, na 100%. Tak? Dobra, no to w takim razie uważa, że Bzyku niszczy palionowo, dobra. Drugie mam do ciebie pytanie, prawda? Jaka jest twoja relacja ze Steve'em? Znasz się z nim tak dobrze, czy tak raczej średnio? Nie, znamy się bardzo dobrze, mamy nawet wspólny biznes. Macie a można wiedzieć, jaki to jest biznes? Mamy sprzedajnie miotków. Sprzedajemy miody od własnego wyrobu, od własnych pszczół. Aha, rozumiem. Bardzo fajny biznes, bardzo mi się podoba. Dobra, a powiedz mi, co robiłeś w przeciągu ostatnich, tak nie wiem, 4-5 dni? Tydzień może ostatni? Zajmowałem się moim psem. Poczekaj, on chyba tu nawet jest. Masz tu psa? Jak tu jest twój pies? O, jest, patrz! Co ty mówisz, że to jest faktycznie twój? Jak się nazywa? Gaugan Hau Hau. Okej. Fajna nazwa. Dobra, słuchaj, no to jeszcze czekaj, ja mam jeszcze pytanie w takim razie, czyli co robisz nocami? Siedzisz w domu, wychodzisz gdzieś? Idę do mojej pszczelarni i biorę miodek. Nocami, a czemu nie za dnia? Bo za dnia zajmuję się Gaugan Hau Hau. Aha. Nocą zajmuję się... A, spotykasz się ze Steve'em nocami? No tak. Dobra. I spotyka się ze Steve'em. Dobra, okej, to jest to. Słuchaj, a w takim razie ja bym się jeszcze ciebie zapytał o jeszcze jedną rzecz. Poza tym, że Bzyku mówisz, że to on tutaj by mógł być, kto twoim zdaniem mógłby być jeszcze podejrzany na palionowie o jakieś kradzieże i tak dalej? Bo wiesz, jakby są osoby, które kradną z targu mojego albo z palion stali został okradziony również i szukam osoby, która by to mogła być. Czy masz kogoś, kto by to mógł być? Tylko Bzyku. Tylko on Bzyku. Jest do tego zdolny, tak. Tylko on chciał nam ukraść ulę. Jak będziesz z nim rozmawiać, to porozmawiaj na temat tego, czemu chciał nam ukraść ulę i miodek. Dobra, no to na pewno go o to spytam. Dobra, słuchaj, wiesz co, wydaje mi się, że mam wszystko. W razie jakbym kiedyś potrzebował jeszcze jakąś informację od ciebie, to przyjdę już bezpośrednio do ciebie na chatę, nie będę cię tutaj ściągał, tylko tam się pogadamy. Więc dziękuję ci bardzo i w sumie no możesz lecieć, ja w sumie chyba teraz pójdę pogadać z Bzykiem, bo faktycznie jest bardzo dużo mięsa na niego i wydaje mi się, że
że muszę z nim porozmawiać koniecznie. Dobra, no to dzięki, trzym się, elo. Dobra, widzowie, lecimy po bzyka. On tu, o jest, 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 chodzi tam. Dobra, uwaga, pogadamy. Halo, bzyku, bzyku. Siema, co tam? Możesz ze mną pójść na chwilę w jedno miejsce? Ale to podejrzanie brzmi, nie wiem czy mogę. Nie no, ja po prostu jestem detektywem, ja muszę zadać ci kilka pytań, no bo jest o co zadawać pytania. Słuchaj, chodź, polecimy w jedno miejsce, tutaj musimy pójść do tego. Widziałeś to laboratorium, jak oceniasz? Widziałem, bardzo ładne, bardzo mi się podoba. Serio, jedno z trzy budowli na Palionowie. O, co ty powiesz? Naprawdę, jeszcze jest niedokończone, naprawdę jest piękne. No jeszcze niedokończone, trzeba jeszcze tutaj podreperować. Jeszcze mam zamiar tutaj... Jeszcze mam zamiar tutaj taki teleskop wybudować, który będzie wychodził z tej siebie. Ładnie, to będzie naprawdę przepiękne. Tylko to trochę za czasu zajmuje. Dobra, słuchaj, siądź sobie tutaj, ja tutaj, prawda, sobie zabiorę książkę odpowiednią i sobie, prawda, porozmawiamy. Dobra, słuchaj, pierwsze pytanie, jakie zawsze zadaję tutaj każdej osobie, która... Wiesz, tu, że tak powiem, zaczynam, twoje akta mam, nie? Akta bzyku i po prostu wszystko muszę tutaj o tobie mieć, więc tak. Dobra, bzyku, pierwsze pytanie, które ci muszę zadać, jak się nazywasz? Bzyku. No, tak. Dobra, lat ile? Mam 22 chyba, no, już nawet nie liczę. 22 ty już masz? Taki stary jestem, znaczy nie. Ale jeszcze nieskończone, nie? Nie wiem, ach, dobra, 22 powiedzmy, no. Nie, no ty, kiedy masz urodziny? No 13 października. No to jeszcze masz 21, proszę nie oszukiwać. Dobra, to jest 21, no nie wiem. Proszę nie wprowadzać mnie tutaj w błąd. Dobra, słuchaj, pierwsze pytanie, co ci muszę zadać, ja jeszcze sobie muszę pomocnicze akta inne zabrać, bo tutaj, prawda, było... Muszę zobaczyć coś. Dobra. Poczekaj, ja mam czas. Dobra. Dobra, słuchaj. Ja chciałem się ciebie spytać o jedną bardzo ważną rzecz. Czy wiesz coś a propos kradzieży na Palionowie? Co tu się kurde dzieje? Co to ma być tutaj zaraz? Właśnie nie wiem, te zombiaki chyba nas polubiły jakoś z góry spadły. Wiesz co, ja tutaj muszę zrobić. Czekaj, ja się tym zajmę. Ohoho! Puu! Dawaj ich! Puu! Dobra, już ich nie ma. Dobra, jest załatwione. Dobra, słuchaj, no kradzieży na Palionowie, czy masz jakieś, prawda, informacje na ten temat? A, informacje, nie, wiesz co, przechodziłem właśnie ostatnio koło sklepu Paliona i jedyne co zauważyłem to, że faktycznie zabrakło tam wieszaków na te wszystkie Palion Style'ów, nie ma ich tam w ogóle. Co mnie wieszaków troszkę... zabrakło? Nie, wieszaków, co ja gadam, tylko zbroje, wieszaki właśnie były tylko puste wieszaki były, bez żadnego tutaj zbroi i to była jedyna niepokojąca rzecz. Czyli, że zostało okradzione i nie wiesz nic na temat kradzieży Palion Style'a? No jakbym wiedział, to bym się powiedział, nie, ale myślałem, że w sumie nawet Paweł coś tam, wiesz, przebranżowywuje ten sklepik i może jakieś inne ciuchy zmienia, tu się okazuje, wiesz co, że... tak się składa, że akurat nie, został okradziony, Paweł nie wie, kto to zrobił i szukamy tego sprawcy. A wiesz co zostało okradzione? Wiesz co, zostało okradziony sklep budowlany Milki i mój targ. Te trzy rzeczy są totalnie spustoszone, nie ma tam nic. Czekaj, ale i Paliona też. Tak. Wszystkie są obok siebie. Dobra, słuchaj, ale ja to na razie nie możemy o tym rozmawiać, ja ci muszę zadać kilka pytań jeszcze. Słuchaj, co wiesz na temat, prawda, uli? Ule, tak. No ja wiem tylko tyle, że no fajne są te ule, no bo są tam pszczółki, tak. Produkują miód, spoko, sprawa, no mi się A co byś powiedział o ulach Yetiego i Steve'a? Nie, ule Yetiego i Steve'a to tragedia, ja ich nienawidzę, po prostu, ja nie wiem, przychodzą mi, bo słuchaj, oni mi wzięli i nielegalnie zabrali mi moje ule, moje pszczoły i ja muszę to odzyskać, jeszcze nie wiem jakim sposobem. Aha, to zabrali twoje ule, ta? Tak, to były moje ule, to nie wiem co ci powiedzieli, jeżeli z nimi rozmawiałeś i też przeprowadzałeś taki wywiad, ale to były moje ule i moje pszczoły, wzięli stąd tutaj, z tego miejsca, gdzie mam pszczółki i sobie po prostu zabrali je do siebie, do banku, ja nie wiem co robić. I mają w banku swój biznes, tak? Tak, no dokładnie. Dobra. Słuchaj, ja nie żartuję, możesz tam nawet pójść i sprawdzić. Ja nie mam sił, ja jeszcze... Dobra, to jest bardzo ważne, co niby teraz powiedzieć. Dobra, a słuchaj, a co robiłeś przez ostatni tydzień? Tak jakbyś miał opisać, wiesz, takie, gdzie chodziłeś, co robiłeś? Więc tak, słuchaj, z najważniejszych rzeczy, no to nie wiem, czy wiedziałeś, ale poleciałem sobie do kosmosu, ale to taka mini sprawa. Wróciłem już tutaj, bo szukaliśmy palionki. Potem, jak wróciłem, to w sumie, no nie dzieją się dobre rzeczy. Jak widzisz tutaj, wszystko jest zamieniane, wszystko jest zniszczone. Jakoś tak. Z tym Steve'em takie jakieś problemy są, a co ja robiłem? Wiesz, zbierałem sobie miodek, w sumie nic takiego bardzo zaskakującego. Troszeczkę tam posprawdzałem, jak tam wszyscy sobie żyją. Nic takiego ciekawego w sumie przez ten tydzień nie robiłem. Dobra, a
jakbym miał, a jakbym się ciebie spytał, co robiłeś nocą, nocami, co nocą, robisz? Nocą, no głównie spałem. Zdarzyło nam się też śledzić Steve'a, ale Steve jakiś taki niewczorajszy jest. Nie wiem, coś mu tam chyba, musi się chyba przespać czy coś, bo faktycznie z tym okiem, nie wiem, jakieś straszne rzeczy się dzieją u niego. Okej. Dobra, czyli ogólnie, a te znikające budynki na środku i w ogóle tak swoją drogą zniknięta kamienica obok właśnie tam domu Paliona, ta, którą ty przejąłaś perfidnie? Tak, właśnie, to jest dobra, że tak powiem, sprawa, bo akurat właśnie to chyba, nie wiem, kto zniszczył, jeszcze mamy podejrzenia. No ja myślę szczerze, że to chyba był Yeti, bo skoro oni mi zabrali te miutki, ja też im sobie to zabrać, no mamy taką mini wojnę, można powiedzieć, taką sprzeczkę, wojną bym nazwał. Taka sprzeczka, no to chyba jest ich sprawka, wydaje mi się, że to oni zniszczyli mi dom z ziemią. No, a myślisz, że reszta znikniętych budynków to też ich sprawa? Reszta może nie, ale ten dom od Paliona, tam gdzie ja byłem zbudowany, to może mogą być oni, to akurat podejrzewam, że to oni. Dobra, rozumiem, ja rozumiem. Ja bym miał na sumieniu w sumie, wiesz co, ja myślę, że oni są najbardziej podejrzani. Chociaż tak, to właśnie, mam nawet idealną tutaj historię, popatrz, potrzebowałem materiałów budowlanych, dlatego okradli sklep budowniczy. A po co im były te materiały? Te materiały były im po to, żeby pewnie zbudować jakąś większą fabrykę miodu, o której my nie wiemy, bo oni na pewno dużo rzeczy ukrywają, dlatego okradli miody. Teraz tak, po co im jest, co tam jeszcze jest okradziony? Targ twój, tak, nie? Targ był okradziony. A jeszcze raz, powiedz mi, okradli sklep budowlany, żeby co wybudować? Fabrykę miodu. Według mnie fabrykę miodu muszą zbudować, no bo pod tym bankiem jest jakaś taka fabryka mini, ale oni... Dobra, rozumiem. To mi wystarczy, mieszkanie. No. A Targ? Targ. No tam jest jedzenie, więc właśnie w sumie nie wiem, po co by mi coś tam jeszcze było. I fajerwerki były. I też było trochę budowlanych rzeczy u Milki. Fajerwerki. To w sumie nie wiem, dlaczego mogliby okraść Targ. Może po prostu dla jedzonka, dla chlebka. Ale ten sklep budowlany, to mi się wydaje, że to jest to, że właśnie ktoś chcą zbudować takiego. I okradli jeszcze Palion Style'a. Okradli Palion Style'a, to może jednak zależy im na najbardziej wartościowych przedmiotach. Czyli chcą to jakoś odsprzedać nielegalnie. Albo może zamienić jakiś ten Palion Style na coś innego. Może inne nadruki dać. Nie mam pojęcia. Ale ja bym akurat tutaj Steve'a i Yeti'ego najbardziej podejrzewał z nich wszystkich. Z wszystkich osób z Palionowa. Okej, czyli masz ich zdecydowanie najbardziej, pod lupą. No dobra, słuchaj. Tyle mi wystarczy informacji. Jakbym potrzebował coś więcej, to będę się do ciebie odzywał. Tutaj jest, prawda, już zrobione wyjście, to może nawet tędy wyjść. Musisz mi powiedzieć, jak się ta sprawa potoczyła, no i jakie ty masz... Wiesz, jeszcze muszę z resztą osób pogadać, bo na dany moment pogadałem po prostu z trzema osobami, jeszcze mi zostały trzy osoby do pogadania, więc ten... w ogóle jeszcze jedno pytanie bym tak miał tylko na koniec do siebie. Czy wiesz, gdzie jest Palionka? Nie, za bardzo jej nie widziałem, wiesz co, tak w sumie to nie wiem. Wiem, że ze Steve'em ma jakieś problemy, zawsze się kłócą tylko i to tyle w sumie. Dobra, to tyle mi wystarczy, to jest to, co musiałem sobie dopisać. Dobra, słuchaj, wiem wszystko, trzym się, ja lecę po następne osoby. To sprawa, muszę się dowiedzieć wyniku i... Jasne, jak ktoś będzie za kratami, to się dowiesz. Elo! Dobra, widzowie, lecę po Milki, bo jest akurat na serwerze... O, jest u siebie na chacie, dobra, świetnie, puk, ale nie puka, wchodzę do siebie, jak do siebie. Halo! Co to tutaj, co... Ała, to przecież co ty robisz? Dobra, naciągam cięciwę. Mam dwa serduszka i umrę. Dobra, to zostaw. Dobijam. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Nie, no proszę cię. No zostaw mnie, no umrę na pewno. No po co to robisz? No Jezu, i co, lepiej się poczujesz, jak we mnie uderzysz strzałą? Iść! No to jest serio nienormalne jakieś. Weź i się... Dobra, możemy pójść porozmawiać? Jest nie, kilka rzeczy do wyjaśnienia. Nie, chodź. Nie, teraz chodź, nie pole... Chodź. Nie, tu masz jeszcze pan, zebrałem dla ciebie drewno. No fajnie, nie chodź, możemy. Chodź, nie. Już, ale teraz musisz, już bo nie. Jestem detektywem, teraz ja muszę z tą... Teraz się pocałuj. No właśnie, tam masz się pocałować. Nie umiem, nie sięgam do łokcia. Chodź. Ale dokąd? No przed chwilą no na górę do tej, do laboratorium tam porozmawiać po prostu. Bo ja muszę porozmawiać z tobą, bo mam taki wymóg, tu można wlecieć. O, zapraszam. Trafisz? Nie trafisz. Gdzie no to wejdź górą, no po prostu. A co, tu jest jakaś dziura? No tu jest dziura. Aha, no to ja nie wiedziałam, ała. Nie wiedziałam, że takie coś tutaj zrobiłeś, no. Aha. Wow! Nice. Dobra, siądź sobie tutaj, tam na cóż tym. To? Ja muszę z tobą porozmawiać, prawda, bo ja tutaj, prawda, przeprowadzam śledztwo w tym momencie. Słuchaj, jak się nazywasz? Milki, dobra. Wiek? 20 lat. 20 lat. Skończone? No tak, skończone i w tym roku 21 w kwietniu. Dobra. Słuchaj, pierwsze pytanie, jakie będę miał do ciebie, to...
Czekaj, muszę sobie, że tak powiem, zerknąć na poprzednie, co ja zadawałem pytania, bo tutaj już nie pamiętam. Dobra, czy wiesz coś na temat czemu płaczesz? Ja się boję. Ale spokojnie, ja tylko zadaję pytania. Słuchaj, pierwsze pytanie. Czy wiesz coś na temat kradzieży na Palionowie? Jakiejkolwiek. Tak, wiem coś na temat kradzieży na Palionowie. No. Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że u mnie z mojego sklepu zaczęły znikać rzeczy czasami i to jest mega niefajne. Okej. Okay. Ja rozumiem, sprawdzałem, sprawdzałem to wczoraj i już nie masz nic w sklepie. Aha, no to fajnie. Więc tak cię okradli po prostu, czyli... No ale to było tak, że to się okradli, to było stopniowe. Jej, to było napisz stopniowo. Bo to było tak, że na początku zaczęły znikać takie, wiesz, takie totalnie randomowe rzeczy i potem takie wszystkie ważne rzeczy i teraz już nie mam nic. Dobra, stopniowo okradli ci sklep, dobra. Kolejne pytanie mam do ciebie takie, czy prawda, czy wiesz coś na temat znikających budynków na Palionowie, bo tak się składa, że znikło kilka budynków, między innymi kamienica Paliona jest w połowie niewidoczna, na środku zniknęło kilka rzeczy, nie wiem czy widzisz? Aha, no faktycznie nie zauważyłam tak w sumie, no, ale fajnie, że mówisz. Czyli nie wiedziałaś nic o tym, okej. Okay. Nie, nie wiem nic o znikających budynkach. Jakoś tak lepiej się tu zrobiło, jak nie ma tych budynków, budynka. Nie? Tak przestrzennie. Więcej miejsca na pewno się zrobiło, no. Ale dobra, słuchaj, kolejne pytanie mam takie do ciebie. Co robiłaś przez ostatni tydzień? Tak, wiesz, ogólnie. Ale tak w Minecrafcie? No. No to tak, ogólnie rzecz biorąc to, a jak określamy ostatni tydzień, czyli od którego do którego? Ostatni tydzień, czyli ostatnie 7 dni, nie? Aha, ostatnie 7 dni, no to na przykład wróciliśmy wtedy ze świątyni. Po tym. Aha, dobra, no to w takim razie po wróceniu ze świątyni budowaliśmy to na przykład i tutaj ktoś podłożył ładunki, ten wybuchał, pamiętasz? Dobra, to wiem, no to jest... Tak, potem byłam pielęgniarką dla Steve'a, bo Steve'a boli oko, ale mnie wyleczyłam i nie pomogłam w ogóle, wkurzał mnie tylko. Boli oko, nie wyleczyłaś go? Tak. Nie, bo mnie wkurzał i mam ochotę czasem coś zrobić. Aha, a w ogóle ci tego nie powiedziałam, to w sumie powinna ci powiedzieć. No. Może ci powiem. Powiedz. Powiem ci. Dobra, bo jakby ja nie wiedziałam wcześniej o tym, ale Dave mnie poprosił, żebym ja do niego jakby zabrała dla niego kartotekę Steve'a, bo ja mam taką kartotekę i tam spisałam wszystko, no nie? No. No i ja sobie myślę, dobra, no nie? No i w nocy akurat to była noc, no i idę sobie do szpitala, patrzę, a tutaj Steve normalnie wychodzi i robi jakieś dziwne rzeczy, rozumiesz? On w nocy się wymyka ze szpitala i robi dziwne rzeczy. Steve w nocy wychodzi ze szpitala, Steve tak? W nocy, tak. I robił tak, a blubu i w ogóle takie rzeczy, takie, w ogóle nie zrozumiałam języku, wiesz o co chodzi? Było strasznie dziwne i w ogóle niszczył dużo rzeczy. Wchodził z płotkiem, no nie, patrz, wyobraź sobie, że to jest płotek i robił tak. Tak, wszędzie. Aha. Czyli no, po prostu, tak robił. Po prostu tak jakby chciał niszczyć coś, okej, okay, czyli... Tak, dokładnie. Dobra, ja mam do ciebie pytanie w takim razie, kto twoim zdaniem na Palionowie z wszystkich osób jest najbardziej podejrzany o to, że mógłby okraść sklepy Bzyku. plus rozwalić Bzyku. Na środku budynki? Bzyku, tak? Bzyku, tak, Bzyku. Najbardziej... podejrzany jest definitywnie. Ej, nie chcę nic mówić, ale tutaj ktoś... Bzyku. Stary, no. Dziwne rzeczy się dzieją, bo tu przechodzi ktoś. Co? Gdzie? No nie wiem. Masz jakieś zwidy? Nie, no przysięgam, patrz, tu jest nawet papuga. No papuga jest, to jest papuga Steve'a, miał papik, ale... No co i... z tego, jak go tu nie ja ma? Ja tutaj ich... No... Ja jest tu Steve na górze, co on tu robi? No mówiłam ci. Ej, co tu się dzieje? Że jest dieci. Dlaczego? Dlaczego oni tutaj siedzą? Co tu się... Nie wiem, widzisz, to jednak zmieniam zdanie. Yeti i Steve są mega podejrzani. Ej, uciekają, nie wiem o co chodzi. No, ej, oni się jakoś to włamali nam. Co to miało być? Co to miało nie być wiem. W tym momencie? Dobra, warto to zapisać, akta Milki. Też tak uważam. Dobra, no to w takim razie to plus... teoria, czekaj, Steve i Yeti, włamanie do laboratorium. Dobra, co zapisuję. Dobra, słuchaj, to by było na tyle, co ja tutaj od ciebie chciałem. Ja się w porządku czuję. Czujesz? Ja się w porządku czuję, ale... Wiesz co, to ja tu jestem od zadawania pytań. Możesz wrócić do siebie na chatę, bo ja... Dobra, ja muszę pogadać, ale ja jestem detektywem, ja nie mogę. Chroni mnie tajemnica, kurczę, no spoko, prawda? No ja chciałam być miła po prostu. No, mnie tajemnica spowiedzi obowiązuje.
Dobra, widzowie, musimy iść jeszcze pogadać z Dave'em i z Palionem. Dobra, widzowie, jest Dave na serwerze, więc ja w tym momencie lecę po niego. Może będzie tu gdzieś u siebie na chacie. Ej, w ogóle jego chata wróciła, co jest grane? Budynki znikają, a chata wróciła, niesamowite. Dobra, ja się stresuję za tą chatę, nawet nie zauważyłem wcześniej, że ona jest. O, jest tam w środku, dobra, lecimy po niego. Halo, Daveson! A te diamenty? To jakie... nie jest cyrkonia. A, jakie diamenty, jaka cyrkonia, co ty kurczę? Nie, mówisz? No tutaj, takie, no dobra, nieważne, no, co się sprawia? Ale jakie, ja skądś znam ten tekst, czekaj, gdzie to, skąd to jest? Ci potem powiem. Dobra, słuchaj, chodź, ja chyba wiem, skąd to jest. Jaki ty masz strój w ogóle. Tak, bo jestem detektywem, musimy porozmawiać, wiesz, możesz ze mną pójść na moment, bo musimy, możesz ci zadać kilka pytań. Dawaj, o Jezus, dobra, chodź, tutaj kurde, musimy, no, patrz, tutaj na górze jest, co jest grane, nie mogę... Ja widziałem to, detektywistyczne studio. No, taki laboratorium, nie wiem jak to nazwać, taka. Gdzie tu się wchodzi? Tutaj jest taka dziura w szybie, po prostu zrobiłem. Ale możesz tam od góry też pójść jak chcesz. Ale to wejdź tędy. Nie będę, nie chodź, kurde. No właśnie, tak czasami jest ciężko. Dobra, jest, dostał się. Dobra, słuchaj, siądź sobie na krzesełku, ja ci zadam kilka pytań, tutaj przygotowałem sobie twoją książkę, prawda? Bo ja ogólnie z sytuacją, no widok jest przedni, właśnie tak pomyślałem, że to miejsce będzie idealne na to. Dobra, słuchaj, po pierwsze, jak się nazywasz? A, kochanek Dawid. Jesteś jedyną osobą, która powiedziała imię i nazwisko, przysięgam. Każdy mówił Milki, Bzyku, Yeti, Steve, a ty jako jedyny Dawid kochanek. No po prostu niesamowite to jest. No tak nie trzeba, no, po prostu wystarczy Dave, dobra, wiek. No dobra. Kurde, 21 już. 21, no kurde, stara dupa się. Dobra, słuchaj. Odezwał się, młody. Ja tam troszkę młodszy jestem akurat. Dobra, słuchaj, pierwsze pytanie, które ci muszę zadać, to przede wszystkim, czy wiesz coś na temat kradzieży na Palionowie jakiejś? Kradzieży. Nie. Nic nie wiesz na temat kradzieży? Kradzież nie. Mhm, rozumiem, dobra, to ja muszę sobie to zapisać koniecznie, czyli tak. Nic nie wie o kradzieży. Dobra. Znaczy, inaczej, czy kradzież zalicza się też do dania wysokiej stawki za jakąś usługę? Nie, to okay. Jest akurat, dobra. To jest dymanie akurat. Okej, okay, dobra, no bo mnie właśnie taki jeden tutaj, kurczę, oszukał, nie? A kto? No Steve, stary, miał mi odbudować chatę, nie dość, że wziął za to 64 zielone, do zera mi wyczyścił, to jeszcze potem zażyczył sobie 2 steki diamentów, ja po prostu jestem goły i wesoły, nie mam nic. Co ty mówisz, no kurczę, znaczy, no nie wesoły, smutny bardziej. No tak. Ale... Dobra, słuchaj, kolejne pytanie, jakie mam do siebie, czy wiesz coś na temat znikających budynków tutaj na Palionowie, no bo troszkę ich poznikało, między innymi kamienica Paliona w połowie upostuszała, akurat zniknęła ta gorsza połowa, ale... tutaj taka, że tak powiem, połówka, której tam chyba miało nie być, tak. Zniknęło to, czego nie powinno być, tak. Ciekawe. Nie, ja wiem jedynie, że ja sam, samoistnie, własnymi rękoma zniszczyłem tamto dla koni, co było to miejsce. Aha. Z tego względu, że mały Herobrine mi kazał. Aha, okej, dobra. W zamian za powrót głów na palenie. Aha, okej, w głowie wróciły, faktycznie, nawet nie zauważyłem. No, dobra, czyli mamy jakiś plus, dobra. Zniszczył stajnie, by przywrócić posągi. Dobra, coś takiego. Dobra, kolejne pytanie, jakie będę miał do ciebie. Co robisz? Co robiłeś przez ostatnie 5-6 dni? Tak jakbyś miał skrócić. No dobra, no to wstałem rano. Ale nie aż zjadłem tak. Zjadłem jogurt. Aha, po prostu ogólnie, co robiłeś? Czym się zajmowałeś przez ostatnie 5 dni? Dobra, no to myłem się, jadłem, chyba też spałem. No, chyba nawet. Na spacerze byłem, no. I z psem jeszcze byłem, no na dworze też, wczoraj, no. A ja pytam o Minecrafta, nie wiem, czy to jest ważne. Dobra, no to tak, czekaj, w sumie. No zajmowałem się odbudową tej chaty, w sensie tam ze Steve'em negocjowałem warunki, tak. No to mi trochę zajęło. Kurde, żeby tak się cofnąć jeszcze, czekaj, ja nie pamiętam, co ja robiłem wczoraj. Ja nie mogę, ty. Dzisiaj z Palionem i ze Steve'em i z Bzykiem tutaj na Palionowie też tam obserwowaliśmy Steve'a. Okej. I próbowaliśmy tam wyleczyć Steve'a, to też robiłem, chyba wczoraj albo przedwczoraj. Dobra. To chyba wszystko, no. Z ostatnich dni. Dobra, okej. Okay. A czy wiesz coś, jakby jaki jest powód tego czerwonego oka Steve'a? Tego oka nie mam pojęcia. Nie znaleźliśmy żadnych takich właśnie rzeczy, które byśmy mogli wiedzieć. Ale no jesteśmy na dobrej drodze. Dobra. I prawda, zadam ci jeszcze ostatnie pytanie. Co robisz nocami zazwyczaj? Kurczę, no.
Zazwyczaj śpię od 23.30 do 8.20. Cześć, nocami śpi. Dobra, okej. Czy nigdzie nie wychodzisz z domu nocami, nic. Dobra. No to słuchaj, na razie to wszystko. Jakby potrzebował jeszcze jakichś pytań, to się na pewno do ciebie zgłoszę i z tobą pogadam. Ale na dany moment to jest, prawda, wszystko, co potrzebuję. Prawda, bądź zdrów i dziękuję bardzo wzajemnie, żeby się biznes kręcił. Tak, i do zobaczenia. Złapaj złoczyńców! Ja, oczywiście, że tak. Trzymaj się, elo. No, elo. Niestety nie udało mi się pogadać z Palionem dzisiaj, ponieważ po prostu nie wszedł na serwer, więc nawet nie miałem kiedy z nim o tym porozmawiać, ale wszystkie inne osoby totalnie przepytałem i myślę, że teraz już mam pewne światło na to, kto mógł faktycznie odpowiadać za zniknięcie budynków i kradzieże na Palionowie.